Szanowni Państwo, w imieniu władz uczelni oraz własnym witam na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego 2022-2023 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. To już jest tradycją, że ktokolwiek, odkąd jestem w samorządzie, piastuje funkcję prezydenta miasta, zawsze jest na inauguracji roku akademickiego na tej uczelni. Miasto rozwija się wtedy, kiedy rozwijają się uczelnie działające na danym terenie, plus do tego przedsiębiorczość, to tworzy ten, pewnie wszyscy Państwo wiecie, złoty trójkąt, który powoduje rozwój miast na całym świecie tak naprawdę. Ta zasada jest wszędzie niezwykle istotna i wiem, że jednym z filarów tego złotego trójkąta w naszym mieście jest uczelnia, w której dzisiaj obchodzimy, świętujemy rozpoczęcie roku akademickiego. Tak naprawdę w mojej codziennej pracy bardzo doceniam to, że współpracuję z wieloma absolwentami tej uczelni i naprawdę ta współpraca wygląda bardzo dobrze, a zaczęła się to przygotowanie tutaj, w murach tej uczelni. Bo z całym szacunkiem dla wszystkich uczących, wszystkich, którzy tutaj pracują, robimy to dla naszej przyszłości, która tam siedzi, dla młodzieży, która im będzie miała lepsze kompetencje, to będzie lepiej służyła i regionowi, i krajowi, można tak wniośle powiedzieć. I do Was kieruję życzenia, szczególnie do pierwszaków, aby te studia dały Wam szansę rozwoju i wiedzowego, i pasji, i też żebyście się dobrze bawili, bo to jest też ważne w tym okresie życia. Wszyscy, którzy studiowali, wiedzą, że da się to połączyć. I tego Wam życzę, żeby poza tą nauką, rozwijaniem pasji, żebyście się ze sobą dobrze czuli, żebyście nawiązali przyjaźń na całe życie, bo to też jest bardzo ważny aspekt życia. Życzę też, ponieważ wszyscy wiemy, że sytuacja ogólna nie jest łatwa i to dotyczyć też będzie uczelni, nie tylko tej, wszystkich. Dlatego życzę Wam może takie proste życzenia, żebyście nie musieli studiować zdalnie. Chciałem podziękować to, co już tutaj było podkreślane, za to, co Pani zrobiła dla bielskiej edukacji, bo to nie jest tylko ta uczelnia, to promieniuje na całe społeczeństwo. Fachowcy są zawsze potrzebni w cenie i dzięki tej szkole mamy ich w Bielsku-Białej. Nie mam specjalnego listu, adresu, tak jak Pan Wojewoda, ale mam większy bukiet kwiatów.